Dobrze, to zaczynamy. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju. Porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia obejmuje punkt pierwszy, rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, druk 3111 oraz punkt drugi, rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Czy są uwagi do porządku dziennego? Nie widzę. Porządek dzienny został przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego. Bardzo serdecznie witam podsekretarza stanu pana ministra Marcina Ociepę. Serdecznie witam. Witam wszystkich współpracowników pana ministra i witam pana Sławomira Grzelaka, dyrektora Departamentu Gospodarki Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli. Proszę państwa, dostaliśmy do rozpatrzenia uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustawy o Fundacji Platforma Przyszłości, Przemysłu Przyszłości. Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm wprowadza do tekstu następujące poprawki. Mamy 6 poprawek. Nie mamy przedstawiciela Senatu, w związku z tym będziemy procedować poprawkami. Pytanie, czy do poprawki numer 1 są uwagi. Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne. Szanowni Państwo, Wysoka Komisjo. Co do poprawki pierwszej, my tutaj uwag nie zgłaszamy. Ona ma charakter stricte legislacyjny, natomiast jest uwaga formalna, żeby poprawkę pierwszą głosować łącznie z poprawką piątą, gdyż włączą się one ze sobą. Chodzi o przeniesienie tak naprawdę treści zapisu z artykułu 7 do przepisu dostosowującego i my tutaj nie zgłaszamy uwag. Dziękuję. Czy jest przeciw, żebyśmy tak procedowali i przyjęli obie poprawki? Nie widzę. Panie ministrze, czy pan ma jakieś uwagi? Dziękuję bardzo. W związku z tym, czy jest sprzeciw, żebyśmy przyjęli poprawkę numer 1 i poprawkę numer 5 łącznie? Nie widzę sprzeciwu. Poprawki numer 1 i 5 zostały przez komisję przyjęte. Czy są uwagi do poprawki numer 2? Nie ma. Ministerstwo też nie zgłasza. Nie. Przyjęliśmy poprawkę numer 2. Czy są uwagi do poprawki numer 3? Nie widzę. Poprawkę numer 3 przyjęliśmy. Czy są uwagi do poprawki numer 4? Nie widzę. Poprawka numer 4 została przyjęta, piąta też. Czy są uwagi do poprawki numer 6? Nie widzę. Poprawka numer 6 została przyjęta. W związku z tym mam pytanie, czy pan poseł Gawron może być ponownie posłem sprawozdawcą. Dziękuję bardzo. W związku z tym zamknęliśmy pierwszy punkt posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo gościom za obecność. Przystępujemy do punktu drugiego. Rozpatrzenie projektu planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Zwróciliśmy się do państwa z prośbą o przedstawienie propozycji do planu pracy. Nie wszyscy odrobili zadanie domowe, ale część z posłów tak i w związku z tym mamy przygotowany plan pracy w oparciu o propozycje poselskie. I może ja miesięcznie, tak miesiącami przedstawię, czy przyjmujemy w całości. Czy państwo, żeście się zapoznali z planem pracy, czy są jakieś uwagi? Proszę.
Oczywiście tam jest pomyłka, chodzi oczywiście o rok 2019. 2018 żeśmy już, zdaje się, wyczerpali. Proszę uwagi do planu pracy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, z tego projektu, który jest przesłany, który jest 12-punktowy, ja mam tylko pewne, proszę Państwa, uwagi czy zastrzeżenia do punktu 4, to jest luty, i do punktu 6, to jest również marzec. I o ile nie dotyczą one same merytorycznej treści tematu posiedzenia, to proszę Państwa, może tak, w lutym jest tak, rozpatrzenie informacji o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego. Ja, proszę Państwa, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest przewidywane spowolnienie gospodarcze, i o ile nie mam nic przeciwko temu, byśmy posiedzenie komisji temu poświęcone mieli, to może by nie używać takiego określenia jak spowolnienie gospodarcze, no bo tutaj to, proszę Państwa, stanowiska mogą być różne. Jedni uważają, że czeka nas spowolnienie, inni, że czeka nas przyspieszanie. Na pewno komisja może się spotkać, na pewno może rozmawiać o perspektywach tak rozwoju polskiej gospodarki. Kwestią dyskusyjną jest to, czy przewidujemy jakieś kwestie dotyczące spowolnienia, i w zasadzie podobna uwaga dotycząca punktu 6, gdzie mamy rozpatrzenie informacji o perspektywach wzrostu polskiej gospodarki w 2019 roku w kontekście negatywnych zjawisk makroekonomicznych, i w nawiasie niska stopa inwestycji, spowolnienie w przemyśle, najniższy indeks PMI od 2013, wzrost cen energii. No proszę Państwa, to jest tylko część zjawisk makroekonomicznych, można przedstawić z kolei pozytywne, które będą miały zupełnie inny oddźwięk, więc byśmy może mówili w kontekście, nie wiem, wskaźników ekonomicznych czy czegokolwiek innego, ale nie używali takiego określenia jak negatywne zjawiska makroekonomiczne, i to w zasadzie wszystko. Dziękuję. To może ja się odniosę do pierwszego, bo ten punkt lutowy to była moja propozycja. Otóż wszyscy mamy świadomość, że ostatnie informacje makroekonomiczne, europejskie, ale również światowe, wskazują na to, że w najbliższym czasie może dojść do dużego spowolnienia. W Niemczech nawet się zastanawiają ekonomiści, czy nie dojdzie do recesji. Z racji tego, że produkcja przemysłowa w Niemczech spada, wskaźniki makroekonomiczne Eurostat pokazuje, że rzeczywiście nie są najlepsze. W związku z tym ja nie chcę, żebyśmy dyskutowali na temat, czy będzie dobrze, czy będzie źle, tylko ja chcę wiedzieć, że jeżeli będzie źle, to jesteśmy po prostu na to przygotowani. My powinniśmy być przygotowani zarówno na pozytywne scenariusze, ale również na negatywne. Pozytywne, no to domyślam się, że rząd cały czas mówi, jakie mamy pozytywne tutaj możliwości. Natomiast ja chciałbym się dowiedzieć dokładnie, w sytuacji, w której może dojść do zagrożenia recesją i kryzysem, czy my jesteśmy na to przygotowani, jakie instrumenty uruchomi rząd, żeby zapobiec negatywnym skutkom ewentualnie spowolnienia gospodarczego w Europie i na świecie na polską gospodarkę. I to jest jakby, nie jest przesądzeniem o tym, że to spowolnienie nastąpi, tylko po prostu jak przygotowujemy plan zabezpieczenia na wypadek różnych rzeczy, to przewidujemy najgorszy scenariusz i przygotowujemy się na to, jak zrealizować najgorszy scenariusz. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego my nie mamy mówić, że w wypadku, kiedy przecież tu nie jest powiedziane, że to spowolnienie gospodarcze nastąpi w 2019 roku. Ono może nastąpić w 2020 roku, ale ja chcę wiedzieć, jak rząd się odnosi do tego typu zjawisk i czy jest w ogóle na to przygotowany. Dlatego też będę za tym, żeby podtrzymać to. A teraz oddaję głos pani przewodniczącej Nykiel, żeby się odniosła do swojej propozycji marcowej. Tak, ja nie tylko do swojej marcowej, tylko chciałam się odnieść do pana wypowiedzi, panie przewodniczący. Absolutnie się z tym zgadzam, także nie będę już tego powtarzać, ale chcę panu powiedzieć, panie przewodniczący Zubowski, że zgłaszając propozycję do planu pracy, poddałam krytycznej analizie naprawdę wszystkie wskaźniki, i to nie jest pana, moje czy kogokolwiek z nas widzimy się, tylko są pewne procesy ekonomiczne, które nawet na poziomie szkoły średniej się wie, że jest wzrost i później następuje spowolnienie. I zaczynają być tego objawy, o których tutaj między innymi mówił pan przewodniczący, i należy to przeanalizować, bo starannością rządu powinno być właśnie zapobieganie tym. I pan też prawdopodobnie chciałby, żeby rząd miał plany na ten optymistyczny scenariusz,
ale też na ten jeszcze ważniejszy plan na działania, jak będzie trochę gorzej w gospodarce. I tylko tyle, ile, aż tyle. I jeszcze jedna uwaga, no można było też zaproponować inne tematy i też byśmy to poddali krytycznej analizie. Na pewno byśmy nie mieli nic przeciwko, jakby pan nam tutaj udowadniał, że wszystko, gospodarka będzie kwitła i wszystko będzie się zgadzało, a indeksy jednak, te, które tutaj podałam w nawiasie, to są faktem, to nie jest mój wymysł. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Zubowski. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mi chodzi tylko o jedno, że w tym momencie ten temat, tak jak ja odbieram ten z lutego, to już jest temat w zasadzie z tezą, tak? I tyle. Jeżeli mamy dyskutować na kwestiach dotyczących wskaźników, o czym pan mówił, panie przewodniczący, to można podać dane Banku Światowego, który niedawno znowu podnosił perspektywy wzrostu PKB w Polsce i to są dane bodajże sprzed tygodnia czy sprzed półtora tygodnia. Więc ja, moja propozycja jest taka, panie przewodniczący, albo byśmy dopisali, że wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie, bo pan mówi na przykład o Niemczech i o innych krajach, albo zamiast przewidywanego to dać możliwego spowolnienia gospodarczego i to w zasadzie będzie trochę inaczej to będzie brzmiało, a nie będzie to już po prostu temat z tezą. Nie ma najmniejszego problemu. Możemy dopisać, że to są działania na wypadek spowolnienia gospodarczego w Europie, bo wiadomo, że mamy tak gospodarki powiązane, że również będzie to miało wpływ na gospodarkę krajową. W związku z tym nie widzę problemu, żeby dopisać w punkcie czwartym z przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie. W Europie. I można jeszcze do tego marca? I proszę państwa, też również do tego marca, tu jest ten temat, o którym mówiła pani przewodnicząca. Mi tylko chodzi o ten wyrwany może taki fragment w kontekście negatywnych zjawisk makroekonomicznych. Może w kontekście wskaźników makroekonomicznych czy coś takiego, tym bardziej, że to proszę państwa będzie marzec i do tego czasu pewnie dane się pojawią nowe, bo co miesiąc w zasadzie pojawiają się nowe dane na rynku i to wszystko. Proszę, pani poseł. Tutaj zgoda, ale myślę, że chodzi nam wszystkim o to samo, tylko pewnie kwestia, jak to ująć, bo tutaj chodzi o rozpatrzenie informacji i przygotowanie analiz na temat perspektyw wzrostu gospodarki w stosunku do tych zjawisk, które okazały się gorsze niż przewidywane i one są tu wymienione w nawiasie, te, które się okazały gorsze, bo tak samo przecież i ten wskaźnik PMI, spowolnienie w przemyśle, inwestycje i w jaki sposób wpłynie to na wyniki gospodarcze generalnie, chodzi o relacje jednych do drugich, tak? Czy to w ogóle ma, w jakim stopniu będzie miało wpływ na wskaźniki generalnie, te akurat, które są tu wymienione, więc w jakiś taki sposób trzeba by tylko przebudować to zdanie i wszystko. Ja myślę, że wystarczy wycofać słowo negatywnych i jak pan przewodniczący się tak opiera, zjawisk makroekonomicznych, bez określania czy wskaźniku. No, także taka moja propozycja. Okej, okay. Widzę, że nie ma sprzeciwu. Jeśli chodzi o marzec, chciałbym poinformować, że to rozpatrzenie informacji ministra przedsiębiorczości i technologii o wpływie branży techniki pakowania i produkcji opakowań na polską gospodarkę oraz kierunkach rozwoju branży w najbliższych latach. Chciałem powiązać z wizytą przedstawicieli komisji, członków komisji na wystawie na targach Expo, Ptak Expo w Nadalinie. Otóż są targi opakowań. To jest w tej chwili jeden z bardziej rozwijających się przemysłów w Polsce i pomyślałem, że może byśmy odbyli taką dyskusję właśnie razem z tą wizytą i ze zwiedzaniem tej ekspozycji. Czy są jakieś uwagi do takiej propozycji? To jest 5 marca o godzinie 12:00 byśmy zorganizowali wyjazd i moglibyśmy zwiedzić zarówno targi, jak i podyskutować na temat tej branży w kwestiach wpływu na gospodarkę polską. Czy są uwagi jakieś? Nie widzę uwag. Czy są jeszcze jakieś uwagi do któregoś z punktów przedstawionego? Nie ma uwag. W związku z tym możemy potraktować, że te dwie zmiany w punkcie drugim i piątym, tak, w punkcie drugim i piątym, szóstym i tak, czwartym i szóstym, tak,
poprawki w czwartym i szóstym, a resztę możemy uznać za przyjęte propozycje, tak? Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo. W związku z tym komisja przyjęła plan pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. 19. Czytam z błędem. Dziękuję bardzo.